Hej, cześć, witajcie, z tej strony Martivar, a dzisiaj jest ze mną po raz pierwszy w grze Torchlight 2 Gryzor. Tak, to ja, witajcie, witam was serdecznie. Dzisiaj z Martivarą, Warią sobie gram, nie wiem jak ona się tutaj nazywa dokładnie. Tak jest, ponieważ... Martivaria. Jestem Martivarią dzisiaj. Tak. Kobieta postać. Martivaria, kobieta. Jest również klasą Outlanderem bodajże, tak? To jest tak zwany. Łowca w polskiej wersji się nazywa. Łowca, Hunter, zwał jak zwał. Tak, no, gramy sobie w koopie na trybie elitarnym, właśnie, czyli tym najwyższym. To jest cały feature tego materiału, że postanowiliśmy nagrywać Torchlighta na elicie tak zwanej, czyli na najwyższym możliwym poziomie trudności. Tak, i ponieważ już próbowaliśmy sobie troszeczkę tam pograć, no i wyszło nam na to, że tryb właśnie elitarny jest jednym, to znaczy fan płynący z tego trybu jest nieporównywalnie duży w porównaniu z normalem bądź tam tymi innymi, które są do wyboru trybami. Także myślę, że tyle słowem wstępu i weźmy tego questa w końcu. Tak, chodźmy naparzać, bo tutaj na to wszyscy czekają. Tak. Na początku będzie wiadomo, dosyć luźno. Tak się spodziewam przynajmniej, nie wiem jak będzie na elicie. Ale później, wierzcie mi, dzieją się rzeczy naprawdę świetne. Szczególnie jak tutaj mój gryzor Berset wpadnie w szał bitewny, bojowy. Bądź... No, już nie powiem, wstanę kupienia alkoholowego. Ty w ogóle widzę, chodzisz z borsukiem. Ja tu sobie wziąłem mojego pieseczka, nazywa się Brzydal. Spójrzcie, jak wygląda. Tak, pies Brzydal jest dosyć pięknym zwierzęciem, natomiast ta przekorna nazwa to chyba tylko dlatego, że tutaj mój akurat pecik, borsuk, zwie się Pikselem. Może to akurat dlatego. A, już się potiony tutaj lecą, płyną z każdej strony. Tak właśnie, tak nieopatrznie tutaj spulowałem te motki, a się okazało, że już muszę zażyć pierwszego potiona. No właśnie, to jest postawa, jeżeli chodzi o elita. Tona potionów przy sobie, przynajmniej na późniejszych etapach. No chociaż to jest początek, ta ścieżka, gdzie na normalu bardzo, bardzo łatwo się to przebiegało właśnie to przez to. No tutaj już stanowi jakiekolwiek wyzwanie. O i pierwszy pierścionek wypadł. Dokładnie. A tutaj już więksi się trafili przeciwnicy od razu. No oczywiście jeszcze nie mamy tutaj żadnych skilli, ponieważ są to postacie pierwsze levelowe. Także mamy po jednym właściwie skillu w tej chwili i może ta walka nie wyglądać zbyt efektownie. Natomiast wierzcie, że w późniejszym etapie rozgrywki no już bardzo ładnie to się wszystko prezentuje. Jest bardzo fajnie spasowane z całości, z całą oprawą graficzną. Ja też powiem szczerze, że nawet w późniejszej fazie tego materiału pewnie już się zacznie coś dziać, bo te pierwsze levele dosyć szybko skakują mimo wszystko. No tak, już mam drugi. No właśnie też skoczył przed chwilą. Tak. Nie wiem, mam wrażenie, że jakby więcej w ogóle jest mobów w tym trybie. A być może to zależy właśnie od graczy. Jak będzie na przykład 4, to jeszcze będzie więcej pewnie. No to tak, bo ja już tak pamiętam wtedy, jak sobie tak testowo zagraliśmy. Aha. No to chyba było kilka właściwie i tutaj nie sprawiały jakiegoś większego zagrożenia. Natomiast tutaj sama ilość już troszeczkę się chyba zwiększyła. Tak. Albo po prostu to jest moje wrażenie. Zobaczymy. Wiesz co, ja sobie na chwilkę zatrzymam jednak i troszeczkę zmniejszę głośność, bo jednak jest strasznie głośno, mi się wydaje. Nie chcę tutaj przeszkadzać za bardzo tymi naparzaniem. Dobra, już, możemy lecieć. Okay. Troszkę ten Torchlight jest taki kłopotliwy technicznie, bo się tutaj bawiliśmy z ustawieniem dźwięku, żeby to było dobrze, więc jakby coś było nie tak, to dawajcie znać w komentarzach ewentualnie. No ja myślę, że to wszystko już jakoś, przynajmniej w drugim odcinku już będzie wszystko na tip-top, natomiast tutaj takie te pierwsze trudności wieku dziecięcego sobie rozwikłamy właśnie podczas pierwszego odcinka. Rozdziewiczyć ten tytuł. Tak w ogóle to już skończyły mi się potwiany.
No ja jako, że mam postać trochę dystansowo bardziej, to oszczędzam jak najbardziej mogę. Muszę troszeczkę już uciekać. Okej. I co, tak wszystko... mapkę? Tak po całości? No, troszkę najfajniej, co? Dokładnie. Myślę, że będziemy robić w ten sposób, bo zawsze lutu nigdy nie za wiele, który może się pojawić. A to spod skał, a to spod jakichś tutaj skrzynek rozstawionych po planszy. No tym bardziej, że tutaj twórcy lubią poukrywać sobie jakieś rzeczy gdzieś w kątach. Tak. Oj. No i ja już właśnie w tej chwili umarłem, ponieważ... O kurczę, zaczyna się wydawanie złota. No nie jest łatwo, jeszcze go nie zarobiłem, już wydaję. Tak zwane Torchlight pod tytuł Życie na kredyt. Myślałem, że to ja będę tutaj uciążliwy jako kobieta. Ups! Seksistowsko to zabrzmiało, wiem. No... Akurat polskie społeczeństwo znane jest z tego typu przywar, także nikogo to chyba jakoś nie zawoli. No dobra, specjalnie. Jesteś, Jestem, biorę się do roboty, bo... Ja zresztą zawsze tak mam, że jak coś zaczynam ogrywać sobie i komentować, powiedzmy, na żywo, podczas gry, bo często się zdarzają takie wtopy. Może być kłopot tego typu, że właśnie spróbowaliśmy elitę. O, właśnie, pierwsza. Tak. Jest, weź pociśnij. O, pięknie, jakaś pierwsza nagroda jest sobie znajdę. Medalionik dla psa. O, słuchaj, nie było tego chyba. Tak. Czyżby? Naprawdę? Nie, no, nie wiem, tak mi się wydaje, że... O, mistura zdrowia wypadła. Także tego lutu też tu odrobinę więcej jest. Tak, tam się tłuczesz, a ja tutaj sobie wybieram zabawki. Aha, z tego, aha, poczekaj, bo ja muszę sobie... W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale musimy podbić sobie level. Tak, dokładnie. Jest pierwsza strzelba, cudownie. Ja może opowiem troszeczkę o tym berserku moim. No ja będę szedł tutaj przede wszystkim w siłę i żywotność w proporcji 2-3, ponieważ tak mi się wydaje, że to jest... To przynajmniej na początku taki build jest najlepszy. Później potrzebna będzie jednak jeszcze regen many. Potrzebny będzie, także będę sobie wbijał tutaj troszeczkę na regen many i przedmioty z regenem właśnie many będę zbierał sobie i zakładał. Nie wiem jak u ciebie jest z tym, w jakie statystyki ty idziesz. U mnie jest, powiem dosyć szczerze, dosyć zaskakująco jak na postać, którą gram, czyli na takiego typowego huntera. Mogłoby się wydawać, że on idzie sobie typowo w zręczność, ale nie do końca, dlatego że ja tu będę na początku pakował sobie w siłę, dosyć istotnie, bo ona zwiększa bazowe obrażenia od broni, a zręczność później będzie mi zwiększać ataki krytyczne. Więc tak naprawdę no, przez parę leveli to polecę sobie w siłę, tak na full, żeby sobie ją rozbudować. A potem pewnie coś tam do zręczności, żeby te krytyki leciały mi trochę częściej. Tak. Fajnym rozwiązaniem w Torchlight jest również system lootu, który tutaj zaimplementowano, ponieważ no my, powiedzmy teraz, Marty Varia idzie sobie właśnie w siłę i ja też sobie siłę zbieram, czyli sprzęt z siłą, byśmy potrzebowali, ale loot jest w taki sposób rozwiązany, że z każdego mobka, jeżeli cokolwiek wypada, to każdy dostaje jak gdyby swój osobny loot. Także nawet nie widzimy, co druga osoba dostaje. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest złoto, które zawsze jest zielone pół na pół. Także tak, to jest nie ma, bardzo fajnie zrobione. Jakichś wielkich kłótni nie będzie, tak czy inaczej, o przedmioty. A przed chwilą wypadła nam taka piękna skrzyneczka. Z tak, właśnie coś wypadło w ogóle, tam coś tam wypadło. Już sprawdzam, jakiś klejnocik mi wypadł, wiesz? O, ja mam jakiś pierścień, o, ładnie. Ochronne, tak. Sobie to zostawię i będę kolekcjonował. Bo zawsze nie wiem, kiedy to wykorzystać w dobrym momencie. Mam strzelbę nawet dla ciebie. A słuchaj, już. Bardzo chętnie. O, będzie handelek przy okazji. Tak, pokażemy teraz, jak wygląda handel. Podchodzę do tej panny tutaj oto. Tak, i panna musi zaakceptować. No dobra, tym razem zaakceptujemy. To nie ma nic na siłę. Okej. Taka strzelba, poczekaj jeszcze mam dla ciebie to. O kurczę,
powiem ci szczerze, że ja teraz nie mam czym się odwdzięczyć, no chyba, że różdżkę ale chcesz, to, ale nie, chyba nie chcesz. Nie, no różdżką to sobie mogę ewentualnie po plecach się podrapać. O, poziom czwarty, to jeszcze strasznie daleko. Nie ten etap jeszcze, ale strzelba, co ona tutaj daje. No i powiem ci, że mam trochę lepszą teraz, ale przyda się na sprzedaż, tak czy inaczej. Mhm. Teraz będzie złoto potrzebne na pewno z początku. No właśnie, bo to tak, jak graliśmy, pamiętam, na normalu, no to złoto było sobie, bo było właściwie i rosło w siłę w sakierce. Natomiast tak, w momencie, kiedy przeszliśmy sobie na elitę, no to te zasoby jakby momentalnie stopniały właściwie do zera. Tak, tak. Złoto jest bardzo, bardzo ważne na tym, na elicie, dlatego że tutaj wszystko kosztuje masakrycznie dużo i odradzanie się też później postaci. Tak, tak. Co będzie dosyć częste w pewnych momentach prawdopodobnie. Też szczególnie na bossa. Dokładnie tak. No ja tylko mam nadzieję, że to nie zmusi nas do udania się na strony z Goldem w Chinach. Nie. Nie no, to będzie ostateczność. Spoko. Tak. Raczej nie pójdę w górę. Albo będziemy farmić akt pierwszy po prostu. No tak. Okej, ja myślę, że to chyba już zrobiliśmy to i wszystko. Możemy się udać do enklawy. No dobra, to możemy lecieć. Okej, no i to jest nasze miasto bazowe. Na początku, przez jakiś czas. I tutaj możemy sobie oddawać questy, jak zwykle, sprzedawać, kupować, uzbrajać się w skille u trenerów bodajże, tak? Nie, coś źle mówię. W skille to możemy sobie rozwijać normalnie, według własnego zakresu, ale u trenerów, czy tam jak onikolwiek się nazywają, to może cofać zmiany, tylko że To jest takie troszeczkę w stylu Diablo III, ale nie do końca, dlatego że tutaj tylko trzy ostatnie zmiany możesz cofnąć, a reszta już jest nie do ruszenia. Mhm. Naprawdę. A czy nie wiem, przypadkiem czy nie jakiegoś moda, który to zmieniał? No właśnie, mody to będzie, podejrzewam, też dobry materiał na jakieś tam kolejne może odcinki. Jak się będziemy już troszeczkę, powiedzmy, nudzić tutaj, to może coś sobie tutaj pomodujemy. To nie prędko na elicie, jeśli chodzi o nudę. Oczywiście. Właśnie podpatrzony. Zauważyłem jeszcze jedną sprawę teraz właśnie. Wlazłem do Vendora i muszę powiedzieć, że ma on 10 razy więcej sprzętu niż na normalu. O proszę, bo ja nigdy nie zaglądam do nich, bo nic ciekawego nie mają. Nie no słuchaj, no naprawdę jest masa, zatrzęsienie i kusza nawet jest, słuchaj, na pierwszym poziomie tutaj dla ciebie. No proszę. No, ale ja najpierw sobie wezmę tego questa. Za tą kuszu to się chętnie rozejrzę zaraz, w takim razie. Ona tam nie ma może dodatkowych statystyk, ale ma dwa gniazda, także jak jakieś dobre kamyki będzie można włożyć, to pewnie się przyda, przynajmniej na początku. Na początek też polecam troszeczkę potionów, oczywiście. Ach właśnie, no, o tym bym zapomniał. Tak, nie zapominaj właśnie o miksturach, bo to będzie masakra jest potem, jak nie ma tych mikstur. Trzeba płacić. Słuchaj, no kurczę, nie bardzo mnie stać. Muszę te słabsze kupić na początek. Dobra, ja sobie zostanę na razie z tą strzelbą. Co, bierzemy questa i lecimy dalej, żeby nie przedłużać, nie? Nie, no ja wydałem wszystkie, tak. Wydałem wszystkie pieniądze właśnie zaoszczędzone ciężko na... Na co? No na potionki. Słuchaj, a może spróbujemy akurat przy elitce, to może złapiemy sobie porywce jakieś i zmienimy te nasze pety w coś mocniejszego, bo w tej chwili Brzydal i Pixel nie wyglądają zbyt zabójczo. Oj, to jest tylko takie pozory są. Nawet nie wiesz, Brzydal to jest taki agresor. Tego nie znasz. Ma brzydki charakter. Tak, zobacz, widać od razu po nim, że jest agresywny. Tylko by zabijał. To od razu mi się kojarzy w blokach takie pieski właśnie. Zawsze przez drzwi szczekają. Dokładnie tak. To są najbardziej agresywne bestie, jakie tylko istnieją. Tak. Ale rybkę sobie złowię jak najbardziej. Może coś fajnego wypadnie przy okazji? Sieciorek jakiś, no dobra. Ja zobaczę, co ja tutaj mam, jeżeli chodzi o te ryby.
Okej. Okay. Sieciorym zamienił mi mojego pikselka w takiego oto pajączka wodnego. Ja za bardzo nie przepadam za pająkami osobiście, no ale niech będzie. Być może, że troszeczkę więcej DPS-u zrobi. Dobra, to ja tutaj też coś sobie złowię. O, złotą rybkę złowiłem. O, pięknie, ciekawe, czy spełnię życzenia. Trzy? To zostaw mi jedno. You have a new quest. Nie, jedno właśnie złowiłem. A, życzenia. No ale trzy. Spoko. Nie ma problemu. Welcome, friend. Dobra, wystarczy tych ryb. O kurczę, jaki pająk wielki. No. To jest dopiero brzydan. No, to ja zmieniam swojego w takim razie. Co by tego zmienić? Ale co, złotą rybką go nakarmisz? Nie, nie mogę właśnie. Transformacja. Kretołak, ojejku, co to jest? Ojej, kretołak, no to taki... Szakalnika go zmienię. O, fajny. Już dobrze, tutaj, czekaj, czekaj, nie ruszaj go. Ja go tu zbliżę sobie. Kto to jest? Szakalnik? Szakalnik, yeah. O, fajny, fajny, z bliska jest naprawdę bomba. Dobra, to lecimy. Dobra. To jest na 5 minut. Ciśniemy, bo tutaj nie ma co przedłużać. A tu jeszcze questik jest. Jeszcze tam gdzieś głos był jakiś? Tak, tak, właśnie sobie. Ja mam dwa w tej chwili. Zbrojownia monstrów i chroń strażnika. A, właśnie ten wziąłem i lecimy dalej. Okej, ja tu już się przeniosłem. Przestraszyłem się tego pająka na wejściu. Okej, okay, ciśniemy. Ilu gości? Tak. Masakra. Masakra, masakra. Muszę sobie zmienić ten skill z glawią, bo jakoś tak średnio mi się podoba. Czekaj, bo ja nie założyłem w ogóle skill. No chodźcie tutaj, kurczę, te małe kurzaje. Wiesz co? Ja myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie tutaj kajtowanie. Oj, już padłem. Kurczę, słabo. You just get here? O, jeszcze jakoś się trzymam. Trzymasz się jeszcze? Ja już zaraz jak? Tam. Czekam, czekam na ciebie. Bawię się tutaj z nimi w berka. O, ja już mam swojego skilla, który mi odlesza. Mana mi się skończyła, ale to nic. Masakra. Fajnie, nie? Na elicie. Takie mają potworki. A krwi mogą napsuć. Słuchaj, ja mam wrażenie, że ten pajączek to w ogóle nic nie robi. On sobie stoi i czeka, tak aż ty wszystkich wybijesz. No właśnie tak, nie wiem, tak stoi. Zmieniłem mu postawę na agresywną w tej chwili i zobaczymy, jak to bliżej dalej. Dobra, mój skill odleczający przypływ cienia. Poważnie brzmi. Może poważnie dobrze, brzmi, poważnie dobrze. Też leczy i muszę powiedzieć, że jest to jeden z lepszych skilli Berserkera, jeżeli chodzi o przeżywalność jego na polu bitwy. Ja sobie muszę zmienić ten swój, bo mi się średnio podoba. O. Dostałem też... O, fajny bufik z tego, z kapliczki. Czy ty dostałeś go też? Czy musisz sam kliknąć? Wiesz co, nie, mam taki bonus, jest. Dostajemy go razem. No to fajnie. Tam jakiś item jeszcze na drogu. Aha, czekaj, jeszcze muszę ten miecz założyć, no przecież jestem gdzieś naprawdę nieogarnięty. Nie, nie mogę teraz tego miecza. Gołymi rękoma, no to hardkorowo poleciałeś. Oj, no wiesz. Czekaj. Trzy do mocy. Kurczę, no. Dostałem ten miecz, który jest na poziom 4 i w tej chwili... O! A tu poziom mi się wbił, jak to widziałem. Także ja sobie podbiję go jeszcze. Okej. Okay. Możemy cisnąć. Pewnie, że tak. Też ja nie wiem, czy to prawda, ale co... Ta gra to jest w ogóle... Kto ją zrobił? Bo zrobili ją ludzie, którzy robili też Diablo, nie? Wiesz co, to jest taki pan Runic Bait, to jest taki stary Blizzard. To jest ekipa, która odeszła z Blizzard North
i założyła się swoje studio. To jest ekipa, która tworzyła DB2 w dużej części. Aha. Zresztą to widać w tej grze, bo ona jest bardzo do dwójki podobna, do Diablo 2. Znaczy gameplayowo? Tak, tak. To naprawdę. Już no. Cały czas mam pasek tej furii, tej takiej fioletowej na maksa, naprawdę. No ja właśnie nie, bo muszę uciekać często, wiesz? O! Kufer coś stało? Zębaty kufer. Mimik. Ale wyrzucił sporo. Tak. No nigdy nie przypuszczałem, że będzie mnie tutaj cieszył widok Golda, no to będzie cegły skrzynek, a nie jakiegoś, nie wiem, to samo? Niebieskiego ludu. Tak, dokładnie. Mam to samo, dokładnie. Słuchaj, ile już zużyłeś tych potionków? Miałem 10, 5 poszło. Ja miałem 15, no. Też już tyle. I nic nie chce wypaść. No, że tak powiem, letko nie jest. Letko nie jest, tak. Twarde ma nie miętki tutaj. Ale wskoczył poziom, to dobre i to. Który poziom? A który masz? Czwarty już? Piąty chyba właśnie wskoczył. Zaraz sobie do wykonania. Jak? Ja mam trzeci dopiero. Już ci mówię. Który mam poziom? Czwarty mam, czwarty, sorry. Okay. O! A, to twoje efekty. No tak, to mój niesamowity efekt, który się nazywa, nie pamiętam jak, przypływ cienia. Ale brzmi na tyle epicko, że jest dobry. Dobry, cień przypływa, leczy mnie i oprócz tego zadaje jakieś tam obrażenia. Co, nie chcę za to pieniędzy, tak? O, miecza mogę sobie użyć w końcu. O, i włożę do razu do niego drobinę trującego żaru. A tak, to jest kolejna rzecz, tej rzecz, która jest genialna, opisy przedmiotów, nazwy właściwie przedmiotów. Nazwy wszystkiego, i mobków przedmiotów. Wszystkiego, tak. No. Ścieżka umarłych w chwale. To tak dosyć ciekawie brzmi. Myślę, że tutaj czasem warto będzie się na chwilkę zatrzymać i sobie posprawdzać, jakie mamy przedmioty, tak? Bo sporo śmiechu jest z tego. Ale tutaj nie do śmiechu, bo tu gór wyskoczył. Tak, tak. Elitarny pan. Dobra, ja poskaczę chwilę. O, ciśniemy. Trzeba uciekać troszeczkę, skakiwać. Mam nadzieję, że coś z niego wypadnie, panie. No, oby. Bo już zetrzymany mi zabrał. Dobra. Dobra, coś poleciało. Karbowany topór. O. I straszne rękawiczki. Straszne rękawiczki muszę to... O, od razu założyłem te straszne rękawiczki. Ale tak, kolejna sprawa, taka to znaczy nieciekawa, no ale taka charakterystyczna dla tej gry, jeżeli w slocie nie mamy jakiegoś tam, jakiejś zbroi, to jest automatycznie nakładana właśnie w momencie podniesienia z gleby. Okej, okay, straszne rękawiczki już mam i coś jeszcze. A jakiś łuk, pięknie, ja sobie go użyję, lubię tej łuki i kurze. Ale najbardziej to dwa pistolety, tylko że kurczę, na początku jakoś tak nie mogę znaleźć żadnych fajnych modeli. O, ja mam jakiś pistolet. 30 obrażeń na sekundę zadaję. Nie wiem, czy ci się przyda to. 30 na sekundę? To mam troszkę mocniejsze, powiem jak do 45 nawet. Nie, do 35, pardon. Grubo. Ale na razie sobie pochodzę z łukiem, a my lecimy tymczasem dalej. Ja myślę, że trzeba pofarmić po prostu te mopki. To jest nawet... Co jest fajne, samo dojście do questa, do jakiegoś podziemia, gdzie trzeba wykonać, powiedzmy, questa, już jest dosyć tak wymagające, na tyle, że jakby zapomina się, po co się idzie. Ja przynajmniej tak mam w tej chwili, że skupiam się na pojedynczych mopkach, a nie na jakby głównym fabularnym zadaniu. No właśnie, no chyba od tego to jest normal dobre, żeby tak pędzić tym tą opowieścią. A tutaj jakieś zjawy mnie napadają, o rzeszty. Ojej, to już pędzę, tylko dowalę w siłę troszeczkę. Gdzie ja wlazłam? Ojej. Gdzieś ty wlazła, kobieto. No właśnie, to już zapchałem się tam, gdzie nie trzeba. Mówiłem, babo, zostań w domu, gdzie się ty pchasz. Ciasto ugotujesz.
To nie! I to jeszcze z psem lezie, no. Jeszcze z psem lezie, właśnie. O, jaka skrzyneczka ładna. Oj, mikstury zdrowia wypadły, mamy i w ogóle. Tak, to bardzo przydatne akurat. I ładna strzelba wypadła. Oj, bardzo ładna strzelba wypadła. O, kolejny quest. I need your help. Wiesz co, te rzeczy, które są jakby tym quest rewardem, też są chyba jakieś lepsze. Na pierwszy rzut oka. Ale wiesz, to jakoś nie porównywałem z tym właśnie normalem, nie miałem jakiegoś wielkiego porównania. Ale być może znaczy, tak nie, jest. Tak jak patrzę na ten, tak ogólnie na tym, bo ja też nie pamiętam, co tam było w tych początkowych questach. Mhm. Ale już samo to, że tych statystyk dodatkowych jest, powiedzmy, są dwie, nie? No, także, no. Także... Dobra, okay. Wiesz co? Wchodzimy tutaj? Właśnie tak patrzę sobie teraz na nasz licznik tutaj nagrywania i to już prawie pół godziny się zebrało. Oj, panie. No i zeszło się, nie? Zobacz, jaka to gra. Zeszło się. No, zeszło się. Wciągające, że... No. A nawet nie da zrobić questa jednego. Dokładnie. Siadasz na chwilkę, myślisz, że grasz 5 minut, a tu się pół godziny okazuje. Okay. I myślę sobie, że pozwiedzamy sobie te jaskinie w następnym odcinku. O, to będzie tak, to zaraz na początku następnego odcinka wejdziemy sobie do tej jaskini, która nazywa się Krypta Zepsucia. Bardzo ciekawie, także wszystkich chętnych, chcących zobaczyć, co w Krypcie Zepsucia się kryje, zapraszamy na kolejny odcinek, yeah. Który już niebawem. To będzie dobry tytuł na odcinek. Krypta Zepsucia, nie? Drugi Krypta odcinek. Krypta Zepsucia, komentarz po polsku. Dobre będzie. No to okay. Co, w takim razie pożegnamy się teraz na tę chwilę z widzami i zapraszamy serdecznie do drugiego odcinka z Torchlighta, w którym zwiedzimy Kryptę Zepsucia. Tak. Ja się nie mogę doczekać. I do następnego, cześć. Na razie, siema.